Nazywam się Maciej Lewicki, mam 53 lata, jestem lekarzem. Pracuję jako ordynator oddziału chirurgii w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Wiem, jakie ten region ma problemy, ale wiem także, jak wielkie mamy możliwości. Dlatego chcę dla Was pracować także jako senator. Być może uda mi się uleczyć nie tylko pacjentów mojego szpitala. Dlatego zachęcam do głosowania w najbliższych wyborach uzupełniających na świetnego kandydata, którego Państwu zaprezentowaliśmy. Pana doktora, który na pewno się przyczyni do rozwiązywania kluczowej dla rządu sprawy, mianowicie reformy służby zdrowia. Jedno jest pewne. Ci, którzy rządzą tym krajem, dowiedzą się, co nas boli. Macieja Lewickiego znam kilkanaście lat. To świetny lekarz, szanowany i uznawany. To bardzo dobry radny sejmiku województwa podkarpackiego. To dobry reprezentant Podkarpacia w Senacie Rzeczpospolitej. Wszystkich mieszkańców okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego namawiam, abyśmy 22 czerwca wzięli udział w głosowaniu i oddali głos na Maćka Lewickiego, który jest wspaniałym lekarzem i sprawdzonym samorządowcem. Mój rząd bardzo chce pomóc Podkarpaciu. I potrzebujemy do tego z Waszej strony dobrych partnerów, uczciwych i kompetentnych, takich jak Maciej Lewicki.